sali gimnazjum nr 2 rywalizowały kobiety, dziewczęta w tak zwanym turnieju pokoleń. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Kasia Pluskota. Powiedz Kasiu, skąd wziął się pomysł na tego typu imprezy? Jak pamiętam, w 99 roku, jak grałam tutaj jeszcze w Wieluniu jako młodziczka, został zorganizowany taki turniej. I pomyślałam, wracając tutaj do Wielunia, że może zorganizowalibyśmy coś takiego. I po prostu rok temu coś takiego zorganizowaliśmy też. I mówimy, może stanie się taką cykliczną imprezą właśnie ten turniej pokoleń. I zorganizowałam po prostu w tym roku drugi taki. Co się udało tegoroczne zawody? Ile drużyn wzięło, jakie były wyniki? Udział wzięło 4 z drużyny. Podzieliliśmy się w sumie tak mieszanie, ponieważ jedna drużyna była najmłodsza, później była trochę starsza i najstarsza, powiedzmy. Nie było to jakoś tak rocznikowo podzielone. Wyniki były następujące. Drużyna najmłodsza wygrała wszystkie mecze, zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła drużyna, jak gdyby druga z tych najmłodszych. No i tak w kolejności akurat się to złożyło. Powiedz mi, masz cały czas kontakt z siatkówką. Jak oceniasz formę koleżanek, czy rówieśniczek i tych trochę starszych koleżanek? Formy są, jeśli te, które trenują i na przykład spotykamy się raz w tygodniu i sobie pogrywamy na salach, to wiadomo, że ta forma jest. Tutaj też mnie zaskoczyły młodsze dziewczyny, które studiują gdzieś i zgłosiły się na ten turniej, bo naprawdę ich forma, no nawet moją drużynę czy tam tą drugą pokonały bez problemu, więc forma jest dość duża i wystarczy trenować i ciągle być w ruchu i myślę, że to będzie na przyszłość dla nich i dla nas tutaj pokazane, że warto trenować. Po tej rywalizacji na boisku miałeś okazję się spotkać w jakimś kameralnym gronie, czy na zapleczu i porozmawiać, właśnie pospominać i jakieś plany co do takich turniejów na przyszłość podjąć? Tak, spotkaliśmy się w lokalu, kameralnie było, prawie wszystkie osoby dopisały. Powspominałyśmy, porozmawiałyśmy o przyszłości, bo to przyjechały też osoby, które są spoza Wielunia, z Warszawy, Częstochowy. Także była okazja do rozmowy i już padły propozycje, żeby zorganizować ten turniej może już latem, może powiedzmy jakąś plażówkę najpierw, a później jak co roku chcemy, żeby ta impreza toczyła się swoim kołem. Pamiętam, że ty grałaś w drużynie, która zdobyła pierwszy chyba finał, jeśli chodzi o dziewczęta na Wielunia, pana Jurka Grybarczyka w 99 roku. 7, potem się okazało, że 6 miejsce w Polsce. Powiedz, potem jeszcze grałaś w juniorkach. Co robiłaś, jak opuściłaś Wieluń, już nie grałaś, skończyłaś w juniorki? Co się z tym podziwało, jeśli chodzi o sport? Poszłam na studia do Opola. Tam zaczęłam wychowanie fizyczne, specjalność trenerską. Tam znalazłam sobie drużynę, w której mogłam trochę udzielać udział w treningach. Później się okazało, że spodobałam się i grałam tam dość długo. Później też grałam w drużynie akademickiej uniwersytetu. Jeździliśmy na różne zawody. To była akurat druga liga i później skończyłam studia. Zadzwoniono do mnie z propozycją grania w Radomiu, więc ostatnie 2 lata grałam w Radomiu też w drugiej lidze. No i teraz akurat mam przerwę, jestem tutaj w Wieluniu i zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy po takim turnieju jak dzisiaj nie nabrałaś ochoty na takie poważniejsze granie? Przecież kwalifikujesz się jak najbardziej do takiego wyczynowego sportu. I no, jest dobry przykład, bo reaktywowano drużynę po ćwierćwieczu w MKS-ie seniorów. Czy marzycie się, żeby jeszcze zagrać tutaj w wieluńskich barwach w drużynie seniorów? Czy jest taka szansa, żeby taka drużyna powstała? Jak najbardziej mi się marzy i taki pomysł też wysunęłam niektórym osobom. Miejmy nadzieję, że może za rok, może za 2 coś takiego powstanie w Wieluniu. No ja bym bardzo chciała, ale to jedna, dwie osoby tego wiadomo, że nie. Czyli inaczej, czy jest materiał ludzki na takie przedsięwzięcie? Czy te dziewczyny, które skończyły wiek juniorki, są w stanie tu jakoś dojeżdżać? Czy może już skończyły studia i gdzieś podziwiały się w okolicach i wyraziły też akceptację takich zamieszań? Są tutaj osoby, które no, trzeba byłoby z nimi porozmawiać, może akurat by się zgodziły na to. Te, które skończyły wiek juniorski, są na studiach i no wiadomo, to byłby troszkę problem, ale gdybyście je zobowiązały, no to jest kwestia dogadania. Myślę, że jest taka szansa.
Czy dużo zachodów wymaga organizacja tego typu zawodów? Czy to się wiąże z jakimiś kosztami? No jeżeli tak, to czy ktoś wam pomógł? Czy masz okazję też podziękować? No na pewno to taki turniej, trzeba tutaj załatwić to, ale nie o to chodzi. Ważne, żeby się spotkać i pograć. A tutaj w szczególności chciałam też podziękować panu Krzysztofowi Kacole, ponieważ ufundował statuetki dla najlepszej drużyny oraz firmie Korona, ponieważ oni zawsze nam pomagają i zawsze jakieś drobne upominki ufundują. Oraz panu Jackowi Błoguckiemu, który zawsze nas wspiera i także ufundował pewne drobiazgi dla tutaj dziewczyn, które wzięły udział. Także bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że te turnieje właśnie poprzez takich ludzi będą się odbywały.